Cześć, jesteśmy w miejscowości Brzeski. Stoimy właśnie przed jednym z klubów Protektor. Jest to sieć dyskotek. Idziemy do środka, bo tak naprawdę tam czeka nas naprawdę bardzo dużo gorących atrakcji. Nie będziemy tracić tutaj czasu, więc wchodzimy do środka. Stones and flowers from the valley, we are lost and found, but the love is gonna save us. Shadows walking the valley, we are lost and found, but the love is gonna save us. Czy odpowiada ci rodzaj muzyki, jaki tu jest grany? Tak, oczywiście, kocham techno i tylko techno. W sumie słucham też innej muzyki, ale najbardziej techno. Ale uważasz, że teraz tutaj jest obecnie bardzo dobrze to grane, czy mogło być lepiej? Jest świetnie grane. Jest świetnie, czyli nie zmieniłabyś nic? Nie zmieniła, to jest najlepsza dyskoteka, na której jestem. Jestem tutaj od samego początku. Bawisz się dobrze przy takiej muzyce? Tak, bardzo dobrze, bo uwielbiam techno. Uwielbiasz techno, a gdzie masz białe rękawiczki? To nie jest mój styl, białe rękawiczki. Skąd myślisz w ogóle, skąd się wziął ten styl białych rękawiczek? Nie mam pojęcia chyba, nie wiem. Ale ty się bawisz bardzo dobrze bez białych rękawiczek. Tak. A czy inna muzyka, też innej muzyki słuchasz, czy tylko preferujesz techno? Techno, ale także jeszcze inne, no jakieś polskie. Różne. A powiedz mi, jak ci się podoba wystrój tego wnętrza tutaj? Czy odpowiada ci? Tak, odpowiada mi. A uważasz, że wystrój jest ważny do klimatu? W ogóle w jakim klimacie ludzie się bawią? Tak, bardzo ważny jest wystrój. Czyli w jakim wystroju byś się nie bawiła? Nie bawiłabym się bez świateł. Czyli światła to podstawa... Tak. Cześć, powiedz mi, dlaczego masz białe rękawiczki na sobie? Bo tu jest taki klimat zawsze. A skąd ten klimat się wziął? Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia, skąd ta moda się wzięła, ale gdyby wszyscy na przykład nosili, nie wiem, coś bardzo niewygodnego na głowie, powiedzmy w kształcie prezerwatywy, też byś to nosił, bo wszyscy nie. To noszą? Nie. Czyli rękawiczki jak najbardziej? Tak. Ale po co? Powiedz mi, po co są te białe rękawiczki? Nie, no lepiej to się prezentuje. Ale co się lepiej prezentuje? No, wszystko. No, a myślisz, że moje ręce się dobrze teraz nie prezentują? Nie, no, bardzo fajnie. Tylko to fajnie pod ultrafioletem widać białe. Aha, czyli chodzi o światła generalnie i o efekt tego, jak to wygląda. Tak.
nie do końca pasujesz, bo wszyscy tutaj noszą białe rękawiczki, a ty ich nie ma. Nie lubię białych rękawiczek i nie będę ich nosić. A powiedz mi, jak myślisz, skąd ten pomysł na białe rękawiczki? Nie mam pojęcia. Czy myślisz, że to może być spowodowane światłem i fajnie, że wygląda w światłach ultrafioletowych? Tak, tak, o tak. O widzisz, a jednak wiedziałaś. Czy zdradzisz mi może sekret, dlaczego ludzie na techno ubierają białe rękawiczki? To znaczy, wiesz, mamy tutaj dużo ultrafioletów, a myślę, że kolor bieli dodaje klimatu w dyskotece, klubom i może zobaczyć sama za siebie, jak to wygląda pięknie. I wanna rock the place. Take it to the max. Żeby ludzie się bawili i były takie same tłumy, jak właśnie tutaj są na parkiecie. No jak widzisz, po prostu gram swoje. Chcę, żeby ludzie dali się po prostu wszystko. A jak długo grasz? Oj, tego nie pytaj, bo to jest... W tym roku będzie ćwierć wieku. Ojeju, ojeju. Nie przeszkadzam, wracaj do pracy, jeszcze może cię złapię. Dzięki bardzo.